Witam serdecznie z kolejnej grupy. W tej grupie gra Rosa Radom, czyli PG3, Kutno, mistrz województwa łódzkiego, mistrz Opolszczyzny, oczywiście gimnazjum numer 1 z Prudnika i czwarta drużyna to gimnazjum z Jaje Podlaski. Nie ukrywajmy, że faworytem w tej grupie jest zespół z Radomia, przecież to aktualni wicemistrzowie Polski, i aż 6 zawodników reprezentuje gimnazjum, także chłopcy z Prudnika już grali, ale tutaj chylę czoła, bo z tego co słyszałem, do przerwy byliście na równi. Potem coś stało się, nie wiadomo co z wami po przerwie, iście odpłynęli albo popłynęli. Ale dla was, dla niektórych gimnazjada fajna rzecz. No proszę państwa, tutaj w tej chwili gra Radom PG3 w białych strojach i Kutno w niebieskich. Mamy pierwszą kwartę. No i zdecydowana przewaga, 20-6. Ja tylko zrobię jeden filmik, pojadę na Sopot, a potem wrócę, żeby zobaczyć wojowników z Prudnika. No, nie ma mistrza Polski, nie ma Chromika Żary. No zobaczymy, dla kogo będzie złoto. No, nie ukrywam, że faworytami jest Radom, Sopot, Bydgoszcz i Dąbrowa Górnicza. Ta czwórka chyba powalczy. Ale jakby taki Prudnik zajął 5. miejsce, to naprawdę by był mega sukces. Tu gramy czas brudny, niezatrzymywany, to nie do końca jest fajne, bo ani się człowiek nie odwrócił, że jest koniec meczu, nie? Troszkę długa ta akcja. Chłopcy, takie rzeczy nie wykorzystujecie. Kutno już dzisiaj jeden mecz rozegrało. Przegraliście z KDF-em Biała Podlaska, prawda? I druga porażka. Już na pewno was nie zakwalifikuje do strefy medalowej. Ale zawsze można walczyć o te lepsze miejsce niż 16, 15, 14. Gimnazjum numer 1. Mistrzowie województwa łódzkiego, Kutno. Myślałem, że z Łodzi coś będzie, a tu jednak niespodzianka. Finał jaki był? Łódź? MKS i wy? Dużo się wygrali w finale. 15. Kiedyś pamiętam, na gimnazjadę przyjechał Łowicz. Jeszcze dostałem panie prezenty od nich z Łowicza.